Nazywam się Janusz Pilny. Teraz jestem sołtysem Leśnicy, radnym gminy Bukowina Taczańska, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury. Od młodych roków działał społecznie w kulturze jako taniecnik, śpiewak, muzykant. No i teraz 10 miesięcy temu w ubiegłym roku, we wrześniu, 3 września uległem tragicznemu wypadkowi. Cudem z tego wypadku usiadłem z życiem. Lekarze nie dawali w ogóle szansy to przeżyć. Po 2 miesiącach, jak już stan się mój troszkę ustabilizował, lekarze powiedzieli, że to był cud, że wrócili mnie za drugi wrót. Tu się Matka Boska objawia. Marysi Morzański. Tu jak zajeste był kawalerem, chyba do wojska set. Tu Matce Boski zostawił różaniec tam. Na rękach zawiesił. Zabij mnie miał w opiece. Idziemy do wirchu. Się śmieszczy z podziału, no. Jako zawiesce tu będę. Pojechaliśmy, bo tam połamało drzewa, pojechaliśmy tam sprzątać swagier, tam łopcinął i spadło na mnie drzewo. No i doznałem poważnych obrażeń. Rozerwanie tętnicy, wyrwanie ręki tu z obojczyka, łopatka połamano. Szyjka połamano, żebra połamane były, noga cała połamano i teraz mam niedowład lewej nogi i całkowity bezwład prawej ręki. Miałem też uszkodzone wątrobę, była pęknięta, rozerwano przepłona, worek żółciowy rozerwany, oczewno rozerwano, tętnica w brzuchu pękła. 2 litry krwi już było i też w Katowicach cudem lekarz powiedział, że ułamki sekund się wozyły, że mnie uratowali, że się dało radę uratować. Bo ja od młodych roków, nawet z moimi dziadkami, z dziadkiem hornikiem, jeździłem na Jaworzynkę. Na Jaworzynce jest Matka Bosko, Królowa Tatr, nie? I tam zakłodził, jak był kawalerem. Jak był w wojsku, bo jak się modlić, żeby służbę szczęśliwie odbył. Potem, jak my poznałem swoją małżonkę, tak samo my byli, modlili się, polecali my się zawsze, oddawali Matce Boskiej Jaworzyńskiej. No, potem żona, jak była no, z pierwszym synem w ciąży, tak samo poszli, modlili my się. Z drugim Januszkiem tam były komplikacje, poślimy. I zawsze Matka Boska Jaworzyńska, no złota cała, swoją opieką pomagała nam. Parę razy było tak, co już mi siedźko, tak jakby zgasło światło, stołek, byłem w takiej ciemności. No i pytałem Matkę Boską, Ojca Świętego, żeby mnie wrócili do dzieci, do rodzinki. No i po pewnym czasie znowu nastała taka jasność. I znowu nad tymi górami, że tu zacząć furgać. Mające rozecki śrybny.
srebrne pło złociste. Hej, mają se rozecki, srebrne pło złociste. Przyleciał nad kościół tu w leśnicy, nad pola tu togna. Nad górami ze kwórgą poleciał dodem na do kościółka i pytał jak Matkę Boską zajmie ratowa. No i dzięki temu, że Matka Bosko i rodzina, w ogóle żona, dzieci modlili się cały czas. Dużo krwi mi trzeba było i potem jak mi opowiadali, przychodzili i gadali, ze strasznie dużo ludzi oddało dla mnie krew i za to ktoś jest strasznie wdzięczny. Łowiecki, łowiecki, ktoś se was potroi. Hej, kiedy se mnie teraz praworącka boli. Hej, kiedy se mnie teraz praworącka boli. Potem jeszcze, jak drugi raz mi tętnica pękła, bo tętnica mi półtora tygodnia zek był w śpiączce i jak mnie wybudzili potem z śpiączki, dwa dni był przytomny i w nocy wołam siostrę ze siostrzycką pociewarką, bo coś mi tu bulkoce, nie? Zaceno się krew tu loć bulkotać. No siostra przyleciała i zaceni uciskać, później doktor przyleciał i powiedział, jak mnie położyli na stół operacyjny, że się im jeszcze nie zdarzyło, ja zacą tak wyraźnie mówić pod twoją obronę, że ja z ich ciarki łobesły. No i potem w tej znowu był trzy dni w śpiączce. No i potem jak się po tej drugiej śpiączce wybudził, chciał jak Matkę Boską Licheńską. Nie wiedział jak czemu. Czy temu zek ją widział tam, jak tak jak ze ten żołnierz lezał cyftusik i pytał jak żeby mnie pomogła, żeby mnie uratowała tak jak tego żołnierza. Czy temu ją wciął ten obrazek. I potem jak ten ksiądz Józek Milan przyjechał, ja się go pytał. Bo córek się taki jakby zdradził Matkę Boską Jaworzyńską, co się do niej zawsze uciekał i modlił, za teraz Matkę Boską Licheńską. I on mi powiedział, że to jest jedna Matka Bosko i pod różnymi wezwaniami, a jedna jest Matka Pana Jezusa. W tej chwili właśnie wręczamy tu z Panem Andzielom dyplom dla Janusza Pilnego za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie poetyckim śladami naszych podhalańskich poetów. Wielkie brawa dla Janusza. No wiecie, przesadek troszkę w życiu, ale tak jak ten wiersy godoze, słek wytrzymać, moc moze. Łodźkiem się tak widzi, że się siśku zawaleło. I wiecie, nauczył się jedną ręką grać na skrzypcach i na pistolce, co chce zrobił. Jak na pościeli, no i brakowało mi tego grania, nie? No i gadam Andrzejowi, że Andrzej, przynieś mi pistolkę. No ale miał jak z tymi płucami problem, nie? Miał jak tą przepłynę. Duchnonek dwa razy, no i nie mogę, jak brakowało mi powietrza. No to połysył. Zajzek za chwileczkę wziął
uduchołek parę razy, no to cały mokry był. No to znowu położył go, to na nic, ja już grą nie będę. No ale upartek był, no i potem brołek co chwileczka i coraz więcej, no i potem to jedną melodię z Bojnicką udało mi się wygrać. Wcześniej nie robię, jak siczko prawą ręką robię, nie? No to ciężko było, żeby pogodzić zadęcie i z rusaniem palcem. Ale udało mi się po maleczku jedną, drugą zagrać, po troszkę ćwicę, jak za kiela glezą. No i potem jak zek stanął, jak zek dał radę chłodzić, doktorzy mi gadali, żeby jeszcze nie chłodził, żeby się nie przeforsować, bo organizmom jest słaby, bo miał 5 operacji, 5 razy był pod narkozą do 3 tygodni. Nie, no i gadali, żeby uważać, bo mam strasznie organizm osłabiony. No i to było akurat przed Bożym Narodzeniem. Ja gadam do żony, że chcę iść na pasterkę. No bo wse tu z muzykantami odnozi i z Andrzejem synem graliśmy na wszystkie uroczystości, jakie u nas są, bierzmowanie, komunia, odpusty i wszystkie święta. Ci biskup przyjechał i godą, że ja chcę iść na pasterkę zagrać. No i żona mi go, że nie wygłupiaj, że się, że jest słaby, że nie może było, jeszcze się ci co stanie. Ja go, nie, ja chcę iść, nie, pomożecie mi. No i tak, że się uparł, choć lekarze nie pozwalali, żona też nie chciała, bo się bała o mnie. Ja go, pójdę, dom se rady. No i posedek, na hurzek, pomaluczku, wysoło kuli. No i zagrał jak jedną kolędę, zaśpiewał jak tam dwie zwrotki chyba, potem Andrzej też śpiewał. No i strasznie jak się cieszył, nie, że jestem mogiem. Choć lało się ze mnie, mokry był, słabek był. No i ludzie się tam patrzyli na mnie, pozierali, ale ja uparty był i chciałem dla Pana Boga z wdzięczności ze mnie uratował, ze mnie tu zostawił, chciałem zagrać jeszcze. Ja ci pomogę, Mozna, to jest Leśnica, ulica Polno 32, numer telefonu 018 26 564 99. Można oglądnąć naszą stronę, co my występowali z muzyką dorosłą, z chłopakami młodymi. Bo pracowałem z dziećmi, z młodzieżą i długie roki instruktorem zek był w zespołach i prowadziłem szkółki muzyczne, uczyłem gry na gęślach. To strona internetowa www.januszpilny.pl albo na maila też można wiadomość przysłać januszpilny@wp.pl.
Thank you.